Hej. Martuś. Jak tam? Dobrze. Czy ja wstałem? Ja zdycham. Wstałem. Kawa? Kawa. 10.30 zaczyna się. Kawunia. Bo jest, jak ja wyglądam. O nie. Cześć, Myszko. Pewnie chciałbyś jeszcze wiedzieć, co ja mam ubrać. Tego ja też nie wiem. Dobra. Mam takie zestawy naszykowane przez Bartka, ale... Ale one są bardzo letnie, a jednak mamy po prostu Christmas zamiast wiosna, wiosna. Myśu! No? A wypracowałbyś mi spodnie? No nie, to są jaja. Dżinsy, tak żeby się... Poczekaj, robię tak. I kawę. Mówiłam, żebyśmy się wcześniej zaczęli, zanim Ewa przyjdzie. I wiesz, no. Co się stało? No. Zaraz będzie Ewa. Jestem spóźniona. W własnym mieszkaniu. Dokładnie. Ojeju, a zrób mi tą herbatę, co kupiłam. Tą zieloną, zieloną z Paryża. Tylko ale zielona, zielona super. To jest która? O, tą. No. Tylko nie za dużo. O, mówiłam, że Ewa przyjdzie? Poczekajcie, muszę otworzyć. To od razu mogę następną kawę robić. Tak. To jak mam jeszcze spodnie prasować i kawę robić? Ty zobacz, co wczoraj wydubałam. Nie widzę, niespodziankę dla mnie. Ewcia? Nie spóźniłaś się? Ty też jedziesz gdzieś? Przyjechałam do państwa. A co, ty się wprowadzasz? Kawa? Nie, ja to nie? Śrubniane, nie, no to sobie zrób. O. Ewa. Nawet we Francji takiej przyjemności nie zastałam, jak tutaj dobrze, że wróciło. Jezu, okazuje się, że mam punkt G w głowie. Nie to, żeby tak było, ja nigdy nie pracuję dżinsów. To się wyjątkowo. Z tej strony, no nie? No i? A, tak. Proszę, chodzi. To nie jest lokowanie produktu, ale muszę uprasować. Wystarczy, tak? Którą mamy godzinę? Jest no, parę minut już po szóstej. Szykujemy się. Jak tylko okaże się, że mogę się ludziom pokazać, to jedziemy do Białegostoku. Jezus Maria, będzie tak wolno, trochę rano kontaktuję. Do Białegostoku na targi ślubne. Posłuchaj, kontrola jakości? No mega. No widzisz? Od dziś będziesz zawsze pracował. Na pewno. Od dziś będziesz. Odkrywam twój nowy talent. Marzę o tym. Dobra, poczekaj, daj te dżinki. Cik, cik, cik. No właśnie, bo ja je wyprasowałem. Tak, dlatego taki właśnie ogromny szacunek do nich mamy teraz. Wezmę tylko hajs. Mam cztery dyszki. Dzień dobry, panie Tomku. Potrzebuję tylko to wrzucić do bagażnika w sumie. Do zabrania pan Tomek na wyjazd z panią Izą dla pani Izabeli. Scenariusz targi, konspekt, panel aż do ślubu i panel w czym do ślubu. O Boże! To muszę to sobie przeczytać, bo w takich sytuacjach nie można się pomylić. Four Senses, Bra Birds. Pracownik z Giernicza Flower Cake. Kropka Beauty Room. Komnata fryzurów fryzjer. Sulika Paszko Fotograf. Aleks Dekoracje, Dekoracje i Pożyczalnia Ślubna. Restauracja Lipcowy Ogród Organizator Sarawy. O! Wyczuwam jedzonko. Umieram z głodu. Zatrzymamy się? Coś zjeść, panie Tomku? O. Chcę ten taką kanapkę. O, tą właśnie. Ja chciałam tą taką kanapkę z twarożkiem i rzodkiewką. Tak. Ale bez rukoli. Bez rukoli. Mhm. Może być do tego jakiś zestaw z herbatą. A muszę powiedzieć, że jakoś frytki lepiej smakują po południu. Rano to jednak jest dziwny smak. No, ten twarożek jest dobry. Rzadko się zdarza, żebyśmy razem z Krzyśkiem jakoś nie byli w stanie być w domu, więc raczej na zmianę małym się opiekujemy, ale jak jest taka sytuacja, że i mnie nie ma i jego, czyli na przykład razem sobie wyjeżdżamy, no to wtedy zostaje z babcią zazwyczaj, ale też ma super nianię, więc ona też na maksa pomaga. Boże,
Na Mysiu, jak tam u nich? Wszystko dobrze? A umówiłeś się z mamą, o której po niego przyjedziesz? Mhm. No, może tak pojedź sobie w godzinach obiadowych. To zjesz u mamy obiad i... No, buziaki, pa. Ja do żony dzwonię 1000 razy dziennie. 1000, szczególnie jak jadę samochodem. Nienawidzę jeździć sam samochodem. Jak do niej dzwonię, to tak jakbyśmy jechali razem. Prawda? To jest takie logiczne. Dzwonisz, jest, rozmawiasz. Krzyk non-stop do mnie dzwoni. Ciągle mu coś wpada do głowy, ale w sumie to jest fajne, że po 10 latach bycia razem ciągle jak coś się dzieje, to taką ma ochotę się ze mną tym podzielić, nie? Jednak po takim czasie to mężczyzna mógłby się ucieszyć, jak nagle żona znika, nie? Na jeden dzień, żeby odpocząć się do niej i odzywać, a tutaj po prostu drn, drn, ciągle. A gdzie jest wejście? O Jezu, Jezu, to są już ludzie, może mi ciarbo nie wzięli tak na razie. Czekajcie. Okej. O, Jezu, jakie ładne światło. Jak jasno. Okej. No i cool. Raz, dwa, trzy się tylko przebiorę. Dobra, gdzie ten mój telefon? Dobra, dzwonię do tej dziewczyny. Halo? Izabela z tej strony, Karolino. Tak. Podeślesz mi tą Olę? Już idę. Dobra, Bosko, dziękuję. Dzięki. Juhu! To wyglądało jak ustawione. Mogę? Właśnie dzwoniłam, żebyś przyszła i czułaś, że ten pukasz. To jest na przykład jakaś pełna ustawka. Jedziemy na budowę. Nie ma co jak się budować. Każda budowa każdego wykończy. Ja muszę sprawdzić, co tam się dzieje na tej budowie. A planujemy przeprowadzić się w połowie roku, ponieważ mamy przepiękne mieszkanie, ale powiem tak zupełnie szczerze, to mieszkanie głównie projektowałem ja. A wiecie, jak moja żona zawsze ma coś do zmienienia. I doszedłem do wniosku, zamiast burzyć, rozwalać, poprawiać, to lepiej kupić coś, gdzie urządzimy coś razem i wtedy urządzamy to teraz wspólnie, tak jak ona sobie marzyła. Oczywiście mamy różne zdania, to nie jest to, że nie, ale gdzieś tam mamy złoty kompromis. Poza tym też jest jeden plus. W tym mieszkaniu będą dwa pokoje dla dzieci. Sezamie, otwórz się. Jesteście gotowe? Tak. Ready? To co, ja pójdę wam za... Pytanie? Nie, dobrze, no lecimy to do ja tego. Mam pytania? Drodzy Państwo, zgodnie z naszym dzisiejszym harmonogramem wybiła godzina 11, więc rozpoczynamy panele eksperckie. Nie stresują mnie takie wystąpienia, w sumie lubię to, tak czuję, że żyję, ja lubię w ogóle kontakt z ludźmi, a tutaj takie, to jest takie... No bezpośrednie połączenie z nimi, nie tam, że ja występuję w telewizorze i oni oglądają w swoim domu, nie? No wtedy ja tego nie czuję. A tutaj oni są, to jest super. Ale też mi się podoba, że po prostu tu jest ładnie i tak smacznie. Są pytania, czy będzie miała Pani czas na autografy tak poza sceną i w ogóle? Tak, tak, tylko muszę oporządzić się ze swoim panelem. On jest o 11.30. Tak, czyli za 15 minut. 13.30 mam wpadki. Dobra, to zróbmy zdjęcia może od razu po tym moim teraz, dobrze, który ja będę miała 11.30, czyli około 12. Dobrze. Podłogi są zrobione, prawie że. Kamień jest zrobiony, prawie że. Prawie, prawie, prawie. Tu jeszcze, tu jeszcze, tu jeszcze. Chyba muszę nagrać to mojej żonie. Zobacz, myszko, jaki kolor jest. Teraz tutaj jest tak dość dobrze doświetlone. Zobacz, jak on pasuje z kamieniem. Proszę bardzo, kable też tutaj leżą. Patrz, ile tam kabli wisi. Wyobraź sobie tyle kabli, ty już musisz nagrywać tego. Ale to wiesz, tam są pokoje jeszcze, tak dalej, tak dalej. No to jest 360 metrów. A co pani ma tu ładnego? Chciałabym autograf. Dobra. A jak masz na imię? Klaudia. Dobra.
Jezu, niech ci służy. Oj, tak... Dziękuję bardzo. I możemy chodeczkę? Jasne. Chodźmy od tej strony. Kochanie, tu, tu. O, dziękuję. Jest, udało się. Szybko, serwis, pa, pa, pa. Możemy dwie? Możecie, jak chcecie. Jesteśmy fankami. A kto robi? Kto robi? A, hej. Dla męża Mariusza. Dobra. Z panem pani, tak? No, serwis, komu nie doła, ale... jeden nie można. Niech pani ma go na oku. Proszę. Czylimy zdjęcie najpierw, dobra? Dobra. Dla Martyny? Aha. W czerni. Co to jest dziewczyna w czarnym? No, pani Martyna. A, okej. Okay. Myślałam, że to jakiś kot tutaj po prostu, nie, znaki. Nie, nie. Nie, proszę, dziecko. Chcesz poszczypać mnie? Nie, nie. Kto nam zrobi zdjęcie? Justyna, bo ja... Poczekaj, ale o czym ta łzy? Bo wyjdzie, że wredna jestem i nie popłakała. Boże, ja wyjmę chusteczkę, może pani... Tak, wyjmij sobie chusteczkę. Oddech na przykład też to jest pomocne. A będziesz miała ślub w tym roku? Ja dla pani to przyszłam, bo ja mam ogólnie 19 lat. Szalona. I co ty robisz w życiu? W liceum jestem. Maturę w tym roku piszę. Boże, co ma się trzęsy. Trzymaj. Robimy zdjęcie. Dobra. Jest okej? Okay? Ale chyba pani będzie musiała trzymać. Chyba bo... tak, bo ci się tak ręka trzęsie, że widzimy jak zombie. Czekaj, tu naciskam, tak? Ej, zobacz, dobrze ci jak płaczesz, naprawdę. Płacz jaka ładna. Ej, no super, nic nie widać. Boże, dziękuję ci. Wszystkiego dobrego, dziewczyno. Dziękuję, moje. Dziękuję. Ktoś jeszcze z łzami, bo ma pierwszeństwo. Proszę bardzo. Proszę. Następne autografy po panelu. Po panelu, dobra. Przyjdę, przyjdę, przyjdę. Tu skrzynka pocztowa numeru 6045. Żona zajęta. Nie ma szans. Ale zadzwoni. Znałem życie. Teraz mam chyba chwilę przerwy, więc nie wiem, zjem coś? Może coś zjem? Tam ciastko sobie zarezerwowałam, więc zjem i może chwilę odpocznę, a potem będę musiała się pewnie przejść i tak troszkę pooglądać, co słychać tutaj i co się dzieje. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Dobra, wiosenne przysmaki. Patę z jeleni. To jest w ogóle dużo dziczyzny, mam wrażenie. Bambi w pierogu? Nie. Ale rosół z bażanta już spoko. No jak jest? Gdzie jest twoje ulubione miejsce? Pokaż, gdzie jest miejsce króla? Gdzie leży król? Gdzie leży? A! Król gdzie leży? Tak? I jak leży król? Nie, no, ale tam, ale... Ale? Nie wolno, bo babi będzie zła. Mogę to teraz mam zajęć? Oczywiście, wszystkie. Zmęcz babcie, zmęcz. Tak. Nie, babi, zmęczyłeś mnie jak... Ty mnie czy ja ciebie, przepraszam bardzo? Ty mnie. Ty mnie. Co ja mam teraz zrobić? Sześć. Jestem. Ale masz trasę, chłopie. Tak. I teraz co robimy? Hoppa. To jest miejsce, gdzie jest taki totalny spokój. Tu ona się po prostu, wiesz, nic nie burczy, nie ma samochodów, jest świeże powietrze. No nie no, pod Kowalewna to jest idealne miejsce. Poza tym u babi zawsze można dostać michę, czyli dobre jedzenie. Czyli warto przyjechać, bo wiesz, jest zupa, jest drugie i takie wszystko
jak to babi zrobi, to jest super, no. To jest moja ulubiona zupka, rosół. Uwielbiam i wszędzie co zamawiam. Bo ona świetnie działa na mój brzuch. Po prostu jest taka, nie wiem, kojąca, no nie wiem. Po prostu muszę jeść naprawdę gorące, a to jest gorące. I kocham, bo też kocham makaron. Jest tylko jedna zasada. Rosół tylko bez zielonego. Czyli żeby mi tylko ktoś nie zepsuł jakiegoś po prostu kopru, pietruszki czy czegokolwiek tutaj nie wrzucił. Kaplica. A co ty masz na ręku? Zegarek? Teraz chodź do babci. Spał z zegarku? Spał? Hoppa! O nie! O nie! Przecież pupa będzie bolała. Babi, teraz ty tak zjeżdżasz. Dziękuję. Pokaż, jak to się robi. Babi, pokaż. Niech babi też tak zjedzie ze schodków. Tak? Nie, będzie mi pupa bolała. No i okazało się, że to nie koniec atrakcji dla mnie. Mało, że jestem na targach. Jeszcze będę miała jedno cudowne słodka. Teraz sobie w łeb strzelę, zaraz jak wrócę do domu, to już moje dziecko będzie spało się w k***, naprawdę. Ktoś mi ukradł w nocy marchewkę. Marchewkę ktoś ci ukradł w nocy? Tak. A może ten kot od sąsiadów? Jak ten kot od sąsiadów nazywa się? Gustaw. A tęsknisz za mamunią? Tak. A gdzie mamunia jest? Nie wiem. W pracy jest. W pracy? Na targach. Czemu? Czemu? Bo mamunia pracuje. Tak. A jak się pracuje, to co się ma? Myszko, no są pieniądze na balony. Ale zaraz zobaczysz mamunię. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, na panelu degustacyjnym, a więc przede wszystkim wybierzecie spróbuj. Więc które? 17.30. Która? 5. 17.35. I w 2 godziny będziemy w domu? Czyli 19.30, więc jeszcze Krisuś nie będzie spał jak wrócę, jeszcze no może tak nawet godzinkę, półtorej? Zobaczymy, zależy czy spał w ciągu dnia czy nie. Gdzie jesteś? Rzeką Fryderyka, tutaj gdzie Fryderyk mieszkał. Kurczę, to ja pierwsza przyjadę? No, poczekajcie na mnie. To byśmy mogli powiedzieć, ja nie wyłożę go tak z drzwiami ze wszystkim zaparkować tam. No to jako wezmę. Dziecko śpi, muzyka nawala. Myszka. Myśla, ty dyskotekę robisz coś przed co dziecię w tym momencie? Co? Co jest? A dlaczego ty masz taką głośną muzykę? Co? Ja teraz. A dlaczego nie? Boże, głowy. Głowy mały śpi. Bierzesz ty go, czy ja? Myszka. Mam jego zabrać, czy ja mam odprowadzić jego tam? Do widzenia! Mamusia, jak trzyma swojego dziedzicia? Babcinym tym mięsem. Jak tam jest? To zobacz, to jest. Chcesz go złożyć?
Boże, jak babcia go naupierała spodnie, rajstopy. Masakra. Ale zdjęła mu spodnie, rajstopy. Jeszcze chciałam mu sweter zdjąć, ale nie dał sobie, więc chwilę poczekam, ale śpi. No dobrze. Co robisz się, łapci? Zrobię to do porządku, jak widać. A walizki? Tak. Wszędzie je przeniosłeś? Nie, ja rozpakowałem. Swoją przynajmniej, a, częściowo. No właśnie, swoją na pewno częściowo. Ty byś moją walizkę rozpakował. Część rozpakowałem, szampana wyjąłem. No to by mogło się zgadzać. No widzisz, więc? No to jest tak właśnie jak myślałam. Dlaczego makaroniku dla babci nie wziąłeś? Myszko, bo nie wiedziałem, które są, bo tam jest samo konfitury jakieś były. Nie wiedziałem, co mam zabrać dla babi. No to je zjemy teraz, no. Na pewno są imieniny. Się zeskmę. Czas zmyć make-upik. Już jestem po robocie w końcu, nie? Jezu, ale mi się to zrobiło. Oh my God. Wie pani, bo pani Iza z telewizji używa naprawdę mocnego make-upu i w ogóle to trwa godzinami, żeby wyglądała tak, jak wygląda. Realia są nieco inne i nieco zatrważające. Pani Iza jak wstaje i rano patrzy w lustro, też nie może uwierzyć. No dobra, przy zmywaniu twarzy to ja się nie oszczędzam, bo taką wielką warstwę make-upu muszę na maksa dobrze zmyć. I jeszcze, oprócz takiego mycia, robię sobie dwa razy w tygodniu taki peeling enzymatyczny, w sumie chyba mogę powiedzieć, że to jest peeling. To jest ogólnie żel oczyszczający i to jest w ogóle fajna marka, Gian Marini. Dwa razy w tygodniu wystarczy zrobić sobie peeling, w sumie oczyścić skórę tym żelem. Nakładam. Ja dosyć grubo. Dobrze jest go trochę potrzymać, minutkę, dwie. Ale on na maksa fajnie odświeża skórę i też powoduje, że te produkty, które nałożę sobie później, będą się dobrze wchłaniać. I oczywiście dobrze oczyszcza i przez to, że to jest enzymatyczne, więc usuwa niepotrzebny, martwy, nieciekawy naskórek. Potem żelu oczyszczającym nałożę sobie tej samej firmy maskę. Ta maska powoduje, że skóra też jest właśnie tak fajnie odświeżona, rozświetlona, lekka, gładka, naprawdę fajnie zadbana, ale moja totalnie ukochana maska, zdradzę Wam mój sekret, kiedyś na YouTubie u siebie to pokazywałam, to jest ta maska, to jest hit. Całe Hollywood z tego korzysta. W takiej paczce macie 3 sztuki. Ja przed ważną uroczystością, albo jak mam chwilę dla siebie, to faktycznie z niej korzystam. To jest taka maska, która uelastycznia, ujędrnia. Ona jest właśnie fajna, anti-agingowa, wyrównuje koloryt, wyrównuje teksturę, naprawdę mega. I ona jest taką maską przeźroczysta, w płacie przeźroczysta. Mega, wspaniała. To jest czad. No dobra. My tu sobie gadu, a czas minął. A ten żel ma jeszcze takie coś fajne, że w ogóle daje takie uczucie świeżości, takiego trochę jakby zimna, takiej świeżości na skórze. Dobra. I tą maseczkę zazwyczaj, może inaczej, powinno się trzymać 20 minut, ale ja, jak siądę przed telewizorem, to zdarzy mi się, że potrzymam trochę dłużej, ale lepiej nie przeginać z czasem, bo zawsze dłużej w przypadku maski, która ma dużo aktywnych, naprawdę mocnych składników, to znaczy lepiej. W sumie produkty tej marki i właśnie te moje ukochane maski są dostępne na Top Aesthetic i zawsze je tam kupuję online. I to, co jest super, to to, że jak na przykład nie wiecie, jakie produkty dla Was będą świetne,
I jakie produkty będą idealnie dopasowane do Waszej skóry, to tam są konsultacje online i po prostu dziewczyny bezpośrednio, od razu na bieżąco doradzają Wam produkty i tak naprawdę przeprowadzają taki wywiad na temat stanu Waszej skóry i przedstawiają masę produktów, które by Wam pasowały i też fajne jest to, że w ogóle bardzo w różnych cenach pokazują te produkty, więc macie naprawdę ogromny wybór, ale to co najważniejsze w kosmetykach, żeby one były dobrze dopasowane, więc tutaj macie te gwarancje. No dobra. Ten film to adaptacja thrillera, opowieść, która bazuje na powieści o tym samym tytule. Dobra, mała, to już nie ma co tego, dawaj. Daj, bo ja chyba to czytam i to chyba było super. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkuje Cię piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.